Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji poświęconej przybliżeniu zbliżającego się 4. Festiwalu Włoskiej Melodii Operowej Bel Canto Per Sempre, czyli z muzyką na zawsze w Pałacu Bursztynowym i Hali Mistrzów. Otóż proszę Państwa, już po raz czwarty, mówię to z wielką radością i przyjemnością, udało nam się przygotować i sądzę odbyć ku zadowoleniu wszystkich uczestników tych dwudniowych zmagań bardzo ciekawą imprezę odbyć, jak powiedziałem, czyli już 4. festiwal tej ciekawej muzyki i melodii. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, będą niespodzianki, ale o tym będzie mówił dyrektor artystyczny, pan Darek Stachura. Ja chcę tylko powiedzieć, że ta impreza zatacza coraz szersze kręgi. Chcę powiedzieć, że coraz więcej Włocławian, co mnie bardzo cieszy, ale także osób spoza Włocławka jest zainteresowanych tą imprezą. Cieszy mnie, że Państwo reprezentujący media również tej imprezie poświęcacie w swoich publikacjach, w swoich audycjach sporo uwagi, no bo przecież trzeba taką świetną imprezę popularyzować, trzeba ją pokazywać, bo to stwarza możliwość oderwania się od tej codziennej, wcale niełatwej rzeczywistości, trudnej niejednokrotnie, a serwujemy Państwu w tym roku, tak jak w poprzednich, no myślę, bardzo ciekawe godziny przeżyć, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Chcę podkreślić, że Fundacja Samotna Mama nie tylko pomaga samotnym mamom, ale jak widać, to jest także dowód, że wychodzimy szerzej z tą kulturą przez duże K do naszego społeczeństwa i mury Pałacu Bursztynowego właśnie po to zostały postawione, aby właśnie społeczeństwu przybliżać różnego rodzaju ciekawe propozycje z kultury, z życia i to tyle po prostu. Bardzo bym prosił w tej chwili pana Darka Stachurę, aby coś więcej powiedział i zachęcił Państwa, by wykupić ostatnie bilety, bo jeszcze trochę ich posiadamy. Ja bardzo się cieszę, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że w tym wspaniałym miejscu, w tym gmachu, w tym wspaniałym pałacu odbywa się 4. edycja festiwalowa włoskiej muzyki operowej Bel Canto Per Sempre. Cieszę się, że właśnie pan prezes, pan Krzysztof Grządziel, mój przyjaciel, wyraża w dalszym ciągu aprobatę, żeby się ten festiwal rozwijał i odbywał w tym jego wspaniałym pałacu. I chciałbym powiedzieć, że no, przede wszystkim, gdyby nie pan Krzysztof Grządziel, nie byłoby tego festiwalu, bo cóż my, biedni artyści, możemy zrobić bez poparcia wielkich ludzi biznesu i i pieniędzy biznesu, prawda? Także Darku, tutaj nie będziemy się licytować, kto tutaj jest ważniejsze. Ja myślę, artyści mogą tylko po prostu występować i dbać o wysoki poziom artystyczny. Ja myślę tak, że oczywiście pałac ma swoje znaczenie, ale mury muszą być wypełnione treścią, muszą być wypełnione osobowościami i wy na czele z tobą, wy artyści właśnie reprezentujecie taki zespół ludzi, który ożywia właśnie te mury, który ożywia publiczność. I powiem całkowicie szczerze, nie to żeby się odwzajemniać, ale bardzo dużo robisz dla Włocławka, wpisując się właśnie w to, że jesteś zainteresowany i robisz to, bym powiedział, z głębi serca tą właśnie i obsadę, i ten festiwal od tej części artystycznej. Nasz skład jest, bym powiedział, symboliczny, skromny i niech tak pozostanie. Nie, no ale dobrze. Miło, że główny sponsor i gospodarz festiwalu jest taki skromny. Ale wracając do treści naszego festiwalu, oczywiście mam nadzieję, że w tym roku zaprosiłem wspaniałych ludzi, wspaniałych artystów, godnych tego miejsca, żeby właśnie wystąpić w tak wspaniałym pałacu. No, będą to wspaniali artyści ze sceny warszawskiej Opery Narodowej, będą to artyści z operetki polskiej, gwiazdy, bo Adam Szerszeń, z którym niejednokrotnie spotykaliśmy się na scenie w Warszawie i na innych scenach, i na scenach koncertowych w Polsce.
czasem za granicą. Będzie, to jest baryton, będzie sopran, odkrycie pana Trelińskiego, Marysza Trelińskiego, mojego kolegi, z którym popełniłem też kilka produkcji, a między innymi Madame Butterfly, jego inscenizacja przepiękna, zresztą z którą zostaliśmy zaproszeni do Ameryki, do na duże sceny. W każdym razie to będzie Iwona Socha, sopranistka. Następna to będzie Magda Idzik, mezzosopran, która również jest solistką sceny operowej w Warszawie, ale śpiewa również w innych teatrach w Polsce i za granicą. Często spotykamy się również na scenach koncertowych w Polsce. Oczywiście nie możemy tutaj nie wspomnieć o naszym gościu, stałym gościu tego festiwalu, honorowym gościu Kaudi Kaudowie, który zawsze zaszczyca nas czy to występem na koncercie, czy kursami wokalnymi prowadzonymi przez niego. Później efektem tego są koncerty młodych talentów. Tutaj mamy dzisiaj przygotowani, jesteśmy do tego pierwszego dnia, czyli tego konkursu Wybór Bursztynowej Strony. Przygotowani jesteśmy poprzez właśnie studentów. Zaprosiłem studentów Akademii Muzycznej z Warszawy, zaprosiłem studentów Akademii Muzycznej z Łodzi. Będzie pewna rywalizacja, to może będzie bardziej ciekawe. Oczywiście zaprosiłem wspaniałą gwiazdę sceny operowej z Warszawy, pierwszy sopran Izabelę Kłosińską, która jest też profesorem w Akademii Muzycznej w Warszawie. Będę się starał ją namówić na jakiś mały, krótki występ, żeby maestra pokazała swój talent swoim studentom. Jakby tu pokazała, przetarła drogę do kariery, bo również ten koncert jest jakby taki, ma swój podtytuł W drodze do La Scali, czyli ta droga do La Scali jest uzależniona od tego, kogo spotkamy na swojej drodze. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No mam nadzieję, że ci wszyscy moi przyjaciele, artyści, jeszcze muszę powiedzieć, że Dorota Laskowiecka, sopranistka właśnie polskiej operetki, znakomita w różnych rolach operetkowych, w partiach typu Wesoła Wtówka, czy jeszcze inne, pięknie się zaprezentuje i będzie takim zespoleniem tych dwóch części w pierwszej części tego konkursu. Kiedy jury pójdzie na obrady, gwiazda nasza będzie bawić publiczność. Także myślę, że tutaj jeszcze jest jedna osoba z Ukrainy. To bardzo ważna postać w tym festiwalu, ponieważ jest to młody, utalentowany baryton, ma bardzo szeroki już repertuar i na specjalne zaproszenie właśnie gospodarza tego festiwalu został jakby tutaj ujęty w naszym programie i cieszymy się z tego powodu, że będziemy gościć znowu gościa zagranicznego. No co by jeszcze dodać, szanowni państwo, bardzo ważną rzeczą. Świadomie dyrektor opuścił, dając mi możliwość, jak gdyby zaprezentowana pana Bogusława Kaczyńskiego, który uświetni naszą imprezę jak co roku i myślę, że chociażby i z tego powodu, już jak gdyby biorąc pod uwagę same sławy naszej polskiej sceny, to gdy dodamy jeszcze do tego naszego miłego pana Bogusława Kaczyńskiego, to wszystko mówi o sobie, że na pewno będzie to piękna impreza. Oczywiście jak co roku, tak i w tym roku będzie orkiestra pana Marka Czekały z Bydgoszczy, będzie uświetniała, zwłaszcza koncert ten galowy drugiego dnia, a zatem bardzo serdecznie zapraszamy. No teraz bym prosił panią prezes fundacji Elżbietę Dynarską też o kilka słów, bowiem całe przygotowania tego festiwalu spoczywają na jej i koleżankach, koleżanek barkach. Te wszystkie wspaniałości czekają państwa i nas naturalnie, tak jak powtarzamy po raz czwarty, co oznacza, że fundacja nie jest
debiutantem w przygotowaniu i organizowaniu tak dużej imprezy, tak ważnej dla nas i dla całego regionu. A przy okazji jeszcze udało nam się w tym roku znaleźć, to taka ciekawostka może na koniec, udało nam się znaleźć pewne konotacje a propos Fundacji Samotnej Mama, Samotna Mama i Opery, dlatego że okazało się, jak już wnikliwie szukając, że jedną z pierwszych twórczyń, kompozytorek opery w ogóle pod koniec XVI wieku we Florencji, tam gdzie opera w ogóle powstała, jako wtedy drama per musica, była niejaka Francesca Caccini, też samotna mama, która geny talentu odziedziczyła po swoim ojcu Giulio. No i to takie połączenie. Ja tylko bym chciał powiedzieć jeszcze a propos programu. Jest tak zróżnicowany, jak zróżnicowane są głosy, które będą brały udział w koncertach. Będzie to opera, poprzez pieśni neapolitańskie, oczywiście, których nie może zabraknąć. I czasem może się przewinąć jakiś utwór musicalowy. Także będzie to ogromne zróżnicowanie. Myślę, że ta treść będzie przyciągać bardzo mocno uwagę widzów, melomanów, którzy mogą znaleźć coś dla siebie z tego ogromnego spisu repertuarowego. Także zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zakupienia ostatnich już biletów. Jeszcze myślę, że coś tam się znajdzie. Mam nadzieję, że zabłyśniemy w Państwa oczach i przekonaniu, że będzie to wspaniały, na pewno wspaniały koncert, festiwal. A zatem, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na 3-4 października, 3 do Pałacu Bursztynowego, 4 do Hali Mistrzów, na, myślę, niezapomniane przeżycia, niezapomniane chwile. Będzie to zapewne jedna z istotnych, z ważnych imprez w tym roku w naszym mieście kochanym Włocławku. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia. I zapraszamy na same szlagiery operowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia.